Bóg kocha nas i ciągle jest możliwe, aby sięgnął po Jego miłości, bez względu na to, co myślisz o sobie. Piotr myślał o sobie jak najgorzej. Miał złe zdanie o sobie. Czuł się niegodnym grzesznikiem. Mówi o tym Biblia. Choć rzucało nim między pogardą do samego siebie i dumą wynoszącą go ponad innych. Kiedyś powiedział Jezusowi, rzucając mu się do stóp, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To nasze słowa. Twoje słowa. Ja jestem Piotrem, akurat mam tak na imię też. Czuję, że to również jest do mnie. Czasem czułem się tak słaby i tak zawodny, tak okaleczony przez samego siebie, że wydawało mi się, że Bóg powinien mnie skasować. Nawet mu mówiłem, dlaczego mnie stworzyłeś? Jestem tylko kłopotem dla ciebie, ciężarem dla ciebie. Skasuj mnie. Będziesz miał ulgę na świecie. To bardzo złe myślenie. Ale on tego nie uczynił. I wiem, że nie uczyni. Być może są tu takie osoby, które myślą, myślały lub Boże, będą miały dopiero taką pokusę. Jak Piotr. Jak ja. Że jesteśmy tak słabi, tak zawodni, że Pan powinien z nas zrezygnować. Może zewnętrznie jesteśmy fizycznie zdrowymi ludźmi, może nawet umysłowo zdrowymi, ale duchowo jesteśmy często upośledzeni, dotknięci, porażeni. Zresztą prawdę mówiąc, każdy ma jakiś problem. Jakąś słabość, coś, co go czyni niedoskonałym, niepełnym, nie takim, jak powinien być według swojego wyobrażenia. Tylko czyje wyobrażenie jest ważniejsze? Boga o tobie, czy to twoje wyobrażenie? Na szczęście Bóg inaczej sobie nas wyobraża niż my. To jest wielka nadzieja. Na początku XX wieku, nawet pod koniec XIX, w muzeach, na wystawach, w wernisażach, w galeriach pojawiły się dziwne obrazy. Twórcy nie malowali pięknych, zgrabnych kobiet, silnych mężczyzn, nie malowali realistycznie, perfekcyjnie, akademicko, precyzyjnie. Malowali brzydkich ludzi, wykośladione postacie, czasem zupełnie niepodobne do człowieka. Ekspresjonizm, kubizm, surrealizm dostarczał coraz nowych dzieł i okazało się, że to wszystko było nawet bardzo piękne. Mało tego, te odrealnione obrazy odsłaniały coś więcej. Odsłaniały prawdy niewidzialne, duchowe o człowieku. Rozpacz przebijająca z obrazów Picassa, napięcie wynikające, wyłaniające się z obrazów Ernsta, czy Munka, czy Van Gogha, były bardziej prawdziwe niż radość na płótnach takich realistów jak Siemiradzki, Makart, Baudry. I Piotr się też tak czuł. Myślę, że czuł się takim obrazem Boga, który go nie przypomina, tak mu się wydawało. Taki odrealniony, taki nieperfekcyjny, nieprecyzyjny, nieakademicki obraz człowieka. Nie czuł w sobie doskonałości. Nie był człowiekiem doskonałym, akademickim dziełem, realistycznie precyzyjnym. Czuł, że nie jest godny powołania i obecności Boga w swoim życiu. Rzucił się do stóp Jezusa. Błagał Jezusa, żeby on odszedł. To już była rozpacz, nie? Mój, odejdź, Panie, bo ja nie jestem godzien tego, że mnie kochasz. Tymczasem znowu zacytuję tego Waniera. Jezus przewraca świat do góry nogami. Jezus myjący stopy uczniów. Piotr ma rację. To szaleństwo. Czyste szaleństwo. Ja umyję twoje stopy, ale ty nie myj moich. To właśnie moment, kiedy Jezus obraca wszystko do góry nogami. Jak pojąć fakt, że ludzie upośledzeni mogą być święci? Jak pomieścić w głowie, że ludzie z poważnymi upośledzeniami uobecniają Chrystusa? Mówił to o swoich podopiecznych. I jaka jest więź łącząca Eucharystię z ubóstwem? To jest punkt, którego nie potrafimy ogarnąć, tajemnica wiary i dlatego właśnie mycie stóp tak rzadko jest praktykowane w Kościele. To przecież wygląda śmiesznie. To interesujące, że to biskupi mają myć nogi księżom. Dlaczego nie ma być na odwrót? Czy nie jest przypadkiem tak, iż mycie stóp stało się przywilejem? Że o tym, kto komu myje stopy, decyduje hierarchia? Coś jest nie w porządku z tajemnicą wcielenia. Coś jest nie w porządku z krzyżem, pisze Wanier. Z krzyżem Chrystusa. Dlatego właśnie Piotr nie mógł tego znieść. Nie mógł znieść idei słabego Chrystusa. Bóg, jak w tradycji wizji żydowskiej, musi być mocny, potężny. Ale słaby Chrystus, który płacze do Ojca, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to zakrawa na szaleństwo. Pamiętam taką scenę z mojego dzieciństwa. Wtedy jeszcze nie było komputerów, różnych gier i różnych takich zabawek, które w tej chwili są.
więc bawiłem się żołnierzykami, takimi małymi ludzikami z karabinami. I miałem wiele takich małych żołnierzyków, którymi się bawiłem. Rozkładałem na dywanie, w małym pokoiku, prawie 200 ludzików, dzieliłem na dwie armie. Jedna armia zawsze składała się z tych lepszych, nowszych, dobrze wykonanych wojowników, zwykle prezentujących jakąś jednolitą formację. Druga z tych słabszych, mieszanych, często okaleczonych, z połamanymi rękami, nóżkami, bez broni, na których była wytarta farba. Byli to Indianie i Szkoci, kosynierzy z Podrasławic i Krzyżacy. Mieszanina, żołnierze bez podstawek, którzy nie mogli stać na swoich nogach, których znalazłem w piaskownicy, jako odrzuconych przez inne dzieci, żołnierze sieroty. Ta grupa była mniejsza pod względem ilości, słabiej uzbrojona. Oczywiście nie trudno się domyśleć, która armia zawsze zwyciężała. W moim świecie. W moim świecie zawsze zwyciężała armia słabsza. Dlatego, że w moim świecie, w mojej duszy jest to samo odbicie, które jest w sercu Bożym. Myślę, że o Bogu, który patrzy teraz na ten dywan naszego świata, na nas, żołnierzyków, bez podstawek, z różnych formacji, okaleczonych, znalezionych w piaskownicy. Jak myślicie, komu da zwycięstwo? Czy on jest gorszy ode mnie, ten nasz Pan? Pomyśl tylko, że on ma naprawdę nie tylko miłosierne, ale i sprawiedliwe serce. Daje zwycięstwo tym, którym się może ono nawet nie należy. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem w Księdze Wyjścia w 33 rozdziale, tak sobie gadali jak przyjaciele na górze Choreb, i Mojżesz mówi, skarżył się trochę, że tak się czuje samotny w tej drodze. I Bóg do niego mówi, no nie wystarczy ci ja, że jestem z tobą? Z pewnym maleńkim wyrzutem. No tak, Panie, wystarczy, ale ja bym chciał jeszcze cię zobaczyć i w ogóle tak bliżej cię poznać. I Pan Bóg mówi, dobrze, ja pokażę ci siebie w taki sposób, który by cię nie zabił, dlatego pokażę ci się od tyłu. I jest napisane tak, ponieważ ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. Kaprys miłosierdzie. Ktoś powiedział, no tak, nie podoba mi się taka koncepcja Boga. No może ci się nie podobać. Księga Wyjścia, 33 rozdział jest tak napisane. Mnie się taki Pan Bóg podoba. Podoba mi się taki Pan Bóg, któremu się podobam. Nawet wtedy, kiedy się sam sobie nie podoba. Mówimy o wyjątkowo trudnych doświadczeniach, że one mogą być oznakami łaski i że nie musisz się niczego bać. Że mogą być oznaką łaski oczyszczającej, twoją miłość, gatunek twojej miłości, jakość twojej miłości do Boga. Że mogą być próbą, która przygotowuje człowieka na zbliżającą się obecność Boga. Skarżysz się czasem, że jest ci ciężko, że czujesz słabość tak mocną, jak nigdy dotąd, że na przykład rozlatuje się twoja modlitwa, przestaje ci na wszystkim zależeć. Może w duszy czujesz dziwny lęk, ucisk, jest ci ciężko, nie masz ochoty nawet na modlitwę, na patrzenie na tych ludzi. Trzeba to wytrwać. Życie i powołanie stają się niejasne, jakby zamglone w takim momencie, jakby zakryła je ogromna czarna chmura. Tak może czujesz, bo wydaje ci się, że jakaś czarna chmura na ciebie nastąpiła i już nic nie widzisz radości, nie widzisz słońca, nic nie rozumiesz, mgła. Mgła, czarna chmura. Kiedy lud Boży otrzymywał najważniejsze słowa od Boga, 10 słów, a Mojżesz stał w bezpośredniej obecności Pana na Chorebie, wokół góry był ciemny obłok, który trwożył cały lud. Choć Bóg jest jasnością. Uobecniał się jako ciemny obłok. Ten sam paradoks widzimy, kiedy Bóg wyprowadza Izrael przez pustynię. To był słupem obłoku, który rzucał światło dla Izraela i był ciemną chmurą zasłaniającą Izrael dla Egipcjan. Dla jednych ten sam obłok był jasny, dla drugich ciemny. Tak mówi Księga Wyjścia. Zależnie od tego, jakie się ma serce, tak się przyjmuje Boga. Jeśli się ma złe serce, no to Bóg zawsze cię będzie denerwował. Jeśli ma dobre serce, wszędzie Boga uwielbisz. Jak masz złe serce, wszędzie dopatrujesz się zła. Jak masz dobre serce, wszędzie umiesz dojrzeć dobro. Jak masz złe serce, wszystkich oskarżasz, siebie i Boga. Jak masz dobre serce, potrafisz wszystkich ogarnąć miłosierdziem. I na doświadczenie swoje też tak spójrz, że jeśli przychodzi czarna chmura na ciebie, to może to jest obłok osłaniający twoją górę Choreb.
Biblia niech ci pomoże spojrzeć na to w ten sposób. Mówisz, ale ja się boję, trwożę się o życie. No oni też się bali i trwożyli, kiedy mieli otrzymać najważniejsze słowa na górze Choreb. To była czarna chmura. I oni nic nie widzieli. Czarna chmura. Podobnie, gdy Eliasz zbliżał się do Boga, najpierw cała góra trzęsła się, błyskało się, uderzała wichura, było ciemno. On wszedł do jaskini jak do grobu. Przecież wiecie, że w jaskiniach chowano umarłych, a on wszedł do miejsca, gdzie chowano umarłych. Bo Bóg się zbliżał. On umierał prawie. Rozpadał się w swoim istnieniu. Mówimy o wyjątkowo trudnych doświadczeniach, że one mogą być oznakami łaski i że nie musisz się niczego bać.